Lecimy na konferencję. Tutaj już Bolcik czeka. Siadamy i jedziemy. My już na miejscu, także Makłowicz i Michu się meldują. Będziemy wam zdawać tutaj relacje. Jakiś mini vlog też wleci z tej oto właśnie konferencji w Singapurze. Ludzi to się tu już trochę nazbierało. Ogólnie to, jeżeli chodzi o tą salę konferencyjną, a raczej miejsce, to jest mega potężne. Tutaj mamy agendę. I lecimy. Michu, jaką masz fajną koszulkę! Ubiliśmy się z Michałem. Takie duże to tu wszystko jest. Więc wracamy na główną salę. Tutaj są takie salki na boku z różnymi właśnie projektami. Oni się wystawiają. Tutaj zobaczcie, mamy Melos Boom. Też skądś to znam, ale nie do końca wiem. Mają rozmach. Tutaj mamy Meeting Room. Tutaj mamy Coinbase House. Później tam wbijemy. Można iść z... Znaleźliśmy tutaj wejście i musimy cisnąć do góry. Base tutaj serwuje kawę. Z airdropem nie wiem, co będzie. When airdrop, Michael? When airdrop, Base airdrop? After coffee. Patrząc tutaj na wielkość tego wydarzenia, to mają rozmach. Zobaczcie, jak tam jeszcze trzeba daleko iść w tamtą stronę. My dopiero z Michałem przechodzimy pierwszy raz tutaj na długość, żeby obczaić, co tu ciekawego jest. No i naprawdę dużo różnych projektów, które gdzieś właśnie albo już rozdały airdropa, albo będą rozdawać. Sami oni na token 2049, jak widać. Tutaj mamy stoisko z Coinexa. Można różne ciekawe rzeczy sobie zgarnąć. Tutaj mamy Zeta Chain. Trzeba byłoby tutaj kobity zapytać When Moon, bo ostatnio Injective cały czas spada. Tak, żeby musiały coś napompować. Bit2Me też jest. Ogólnie to już o tej aplikacji opowiadałem. Jest to fajna apka, która zawiera w sobie wiele funkcji i praktycznie wszystko można zrobić na jednej aplikacji. Tutaj jest, jak widać, stanowisko i można się pewnie coś ciekawego dowiedzieć. Także ja sobie tutaj zgarnę jakiś długopis. L2 scaling pieces. L2s are awesome. They're also pretty centralized. Lots of spaces are modified. Gnosis provides. You can ask for which one. Triple. To też dało nam zarobić, jak weszło na giełdę. Także fajnie widzieć, że cisną tutaj, jeżeli chodzi
o tego typu konferencje. Mamy także Bitpandę. Oni się też mocno ostatnio rozwijają, także marketingowo coś tam więcej zaczęli robić. Tego kota znacie? Tutaj też farmiliśmy pod airdrop. Restaking. Idziemy zdjęcie z nim zrobić, tak? Mamy tutaj foteczkę z kotem. Thank you. Jest także stanowisko Kaspy tutaj. Jak widać, także oni za bardzo się nie promują, ale no to oni ogólnie robią swój taki blockchain, gdzie można mintować różne projekty. Tutaj mamy Kati Zena, czyli gierka. Tutaj mamy stanowisko giełdy BitFi. Też to dobrze wygląda. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj robiliśmy weryfikację do Overwallet. Jest giełda Flipster. Tutaj mamy Tangem Wallet. Jest nawet maszyna vendingowa. Można sobie zakupić takiego walleta. I zobaczcie, mają tutaj też różne sygnatury. Jest Kaspa, jest Shiba. Wrzucałem wam informacje na temat działań pod airdrop, jeżeli chodzi o Saharę. Zobaczcie, co tutaj mamy, ale stanowisko wygląda na opuszczone, tak jak airdrop. There we go. And Lando, I'm sure you've done this a million times before. Guys, look this way. Turn around. Come in tight. We gotta be tight for this one. Guys, this is where we need your help. Get over. Here we go. One, two, three, make some noise. All right, that'll do. Thank you so much. All right. Tutaj mamy Expo, a za nami jeden z najbardziej znanych hoteli. Thank you.
Jak widać, Civic jeszcze żyje. Bo też kiedyś był airdrop. Można tutaj sobie coś ogarnąć. Tutaj możemy sobie potestować portfel OKX-a. Też już wiele razy wam pokazywałem, że bardzo fajnie sobie radzi, jeśli chodzi o używanie go nie tylko z Keystone'em, ale także jako alternatywa dla innych portfeli. No i można go używać jako portfel na komórce. Nawet linia SCAM. Tutaj mamy Chiliza. Jak widać, też się nie poddają i cały czas coś się tutaj dzieje. Tutaj mamy stanowisko z Chilizem. Of all the media partners present here, that we also are in the same initiative of educating people more and more so that adoption can be more. And better things are about to come. Thank you so much. Ogarniamy tutaj tematy afterparty. Idziemy się spotkać jeszcze ze znajomą.
tutaj na kolację, więc musimy przejść tam na drugą stronę. Wjechało nam tutaj takie jedzonko, mamy tutaj oczywiście też koleżankę, jest Michu i takie miejsce. Hi, hi. Hello. Tutaj, jak tanio jest w Singapurze, no to takie piwko 8 dolarów 10 centów. Tutaj no można coś za 8,60 wyrwać, na przykład Carlsberga. Tutaj można 2 za 3 malutkie. Tutaj mamy po 9,40 Heineken. A tu mamy coś takiego, bo to oczywiście jest importowane za 9 i za dychę. Gdzie w Tajlandii to kosztowało 10 zł, czyli 100 batów, a tutaj mamy 10 dolarów, czyli 30 zł. Nie, że narzekamy na brak pieniędzy, ale można być bogatym, ale nie rozrzutnym, nie? Albo pijanym. Albo co? Albo pijanym. Aha. Nie no, Michał nie jest pijany jeszcze. Nie no, grubo. No. Idę zobaczyć jeszcze inne ceny. W ogóle to jest taki mały 7-Eleven. O, chipsy na przykład 5 dolarów. 7,30 lejsy. 7. Nie no, nie zazdroszczę ludziom, którzy tu mieszkają, bo tu wydaje się być drożej niż tanie. I to grubo. Descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's.
never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness.